Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest trzecia seria z Final Fantasy X, jak i 11 odcinek, chyba, tak sądzę. Tak więc no, let's go, ponieważ mamy się z kimś spotkać, chociaż z drugiej strony, hello mała. Zaraz rozpocznie się ceremonia otwarcia, wszyscy gracze mają czekać w swoich szatniach. Dobra, dobra, kurde, chciałem cię tylko zaprosić na kawę. I z tym, że nie pijam kawy. Tak więc no, co tam u was słychać, ludziska? Bo u mnie myślę, że wszystko jest git. O, scenka. Tak szybko. To ja! Ach, kurde. Zaraz sobie pogadamy, jak się scenka skończy. Robił reportaż z Juno? I'm sorry. Please let me through. Ja bym ją zapytał, gdzie można kupić takiego dużego kota, w jakim sklepie zoologicznym. Czego szepczecie? Przestań kamerować. Gwiazda popu, którą staniesz się w 10.2. We don't get separated. Yuna! Chodź, podtrzymam cię za rękę. Hmm? What was that? To się nazywa gwizdanie. In Xanarkin, we do this to cheer on Blitz players. Rozumiem. You try it too. Put your fingers in your mouth like this. Smaczne tekstury. Like tyle, że ja bym nie wkładał moich palców, jakbym nosił rękawiczkę. Szczerze mówiąc, ja tak gwizdać nie umiem. Muszę zobaczyć w YouTubach, jak to ludzie robią. Może się nauczę w ten sposób. Kurde, wszyscy wokół mnie umią tak gwizdać, a ja nie. Jakim jestem, kurde, noobem? Till you can do it. Chodź, podtrzymam cię za rękę. A ty dasz mi pogłaskać swojego reksia napalonego. Co nie zabrzmiało zbyt dobrze. Ognistego chciałem powiedzieć. Wow. Szczerze mówiąc, ta gra wygląda naprawdę fajnie w HD. Luka is the second largest city in Spira. I thought every town was little, you know, like Besaid and Kilika. A tutaj tu też kilka domków jest. Towns don't usually get bigger than that. No chyba wszyscy wiemy dlaczego. Because when a lot of people start to gather. Sin? Hmm. Skurwiel. What about Luka? It's safe here? It's not any different. A gdyby tak wybudować miasto z dala od wody? The Crusaders fight to protect it with all their strength. Sumie to niezły pomysł. Blitzball is really the only entertainment that we have. To tak jak piłka nożna u nas. Inne sporty nie istnieją. Talk about pressure. That's right. Przestań tak mrużyć oczy. Lubię się tak kręcić. Well, there are more buildings, all tall ones, and cramped together. Oh. Jak Warszawa. They must be so tall. Don't you ever get dizzy? Nigdy nie byłem w Warszawie, jak już to przejezdnie. Let's go find Sir Orin. Yeah, let's go. A gdzie kot poszedł? Chciałem z nim pogadać. No cóż. Tak więc to, mam nadzieję, że wasze dni mijają spokojnie i fajnie, ponieważ... No... Pierwszy miesiąc już pod zaczęcia roku szkolnego. Chyba wszyscy się przyzwyczaili do tej pory, nie?
Kurde, jak wszystko jest kolorowe. Oren's not here. Trzeba go szukać i wrzeszczeć jego imię. Może się odezwie. Jak można nie zauważyć kolesia noszącego okulary przeciwsłoneczne w budynku? A? Why not talk, Kimari? Not seen Yenke for 10 years. Say something. Kimari forget Yenke? Forget Biran? Ty zapomniałaś, jak poprawnie zdania się robi. Kimari is small, Ranzo. Kimari so small, can't see Yenke and Biran's faces. Ja widzę, są brzydkie, że chuj. Idźcie się ogolić. Kimari forget Ranzo friends? We taught you much at time of Hornmold. Biran taught Kimari to be strong, Ranzo. Ale nie nauczył, jak poprawnie po polsku się mówi. Take him on. Ta! Boo! Shoryuken! Take it outside. The tournament's starting, you hear? O kurde. The game. Today on this glorious day. Tak więc no, nie ma to jak walka między kibicami przed rozpoczęciem meczu. Jestem ciekaw, czy te koty mogą grać w Blitzbola, przecież to pod wodą jest, tak koty zwykle nie lubią wody. Jestem ciekaw. Chyba tak, widzę zawodnika. Dobrze wiedzieć, nie ma dyskryminacji. Let us sing to the glory of the winners and applaud equally the valor of the defeated. Contestants, may heaven be with you. Czemu mi przypominasz Wanga Jinreya z Tekena? Ło, scenka CGI! W sumie to sam jestem ciekaw. Jakby taki sport naprawdę wyglądał. Jakby ludzie mogli, wiecie, tam wstrzymać oddech na dłuższy okres czasu. Tak napierdzielać się piłką pod wodą. To było całkiem fajne. I widowiskowe. Tak jak walki Pokémon. Wciąż dziwi mnie to, że nie mają żadnych tych zbiorników z tlenem na plecach. Spóźniliśmy się na mecz. Jak księżniczka... Spierdalaj! Jak księżniczka Peach. To się porwał. Where in Spira have you been? W Luce. Yuna's been kidnapped by the Albed Sykes. Rzeczywiście psychole niezłe. They want the Aurochs to lose. What? If they're only Blitzball players, I doubt they'd do anything drastic. But we shouldn't take chances. Let's go get her. I'm going too. This will be no problem. They're telling the Aurochs to throw the game, as if they. Patrz, kurde, tam! Przestań gadać. How good a team can they be? Waka said the same thing. He'll take care of the game. We should go get Yuna. Okej, nie ma to jak dramat przed kurde sportem, nie? Jestem ciekaw, czy tak się dzieje przed każdym meczem. Może dlatego Polska nigdy z Ekstraklasy nie wyszła. Nigdy nie wygrała żadnego Euro 2012, czy tam 2000 ile. Ale walić to. Save'ne! Tak więc no. Okej. To będzie oznaczało, że trzecia sesja.
Ponieważ mogę robić tyle save'ów, ile mogę, ile chcę. Tak więc no, jak tam u was? O, siema. The stores in the stadium are closed on a tournament, but I'm always open for business. Widzę skrzynkę. Obejrzyj bronię. Wolna amerykanka, zarąbista, kurde, piłka. O, masz, kurde, twoje ceny są większe. Czy przebicie cios pioruna? Magiczny pierścień, PM plus 5%. PM plus 5%. Ogniosłona. Człowieku, ja mam lepsze. Miecz oszołomienia. Dotyk flegmy. Co to kurde jest dotyk flegmy, że jak niby dotykam mojego przeciwnika i go obcharchuję jednocześnie? Chociaż nie, mój braterski miecz ma więcej slotów, więc... Tak. Sprzedam coś. Powinienem posortować moje gówno. Nie. Człowieku, nawet nie wiesz, jak ja nie cierpię blitzbolu. O, dobra, to nam się przyda. Z pięć. Sprzedam jeszcze jakieś cholerstwo. Mapa? Nie, zostawię. Tak dla jajec. Chyba nam się... Czekaj, stój, jeszcze ci chciałem kasę dać. Tak. Dam ci 1100. Wiem, ile ci dam. Żeby tradycji stało się zadość. Kurde! Bez problemu. I guess it pays to ask. Thank you kindly, lad. Fine seed money for the Oaka Merchant Empire. No i super. Tak przy okazji trzeba mu dać chyba, o ile dobrze pamiętam, 10k. O! To straciłem tylko 600 kasy. Opłacało się, ale opłaca mu się dawać pieniądze. Rozbijacz fal, coż to kurde jest. Może lepiej będzie, jak zrobię to w ten sposób. To pewnie kwipunek. Przybicie cios wody. Chociaż kto wie. Zobaczymy. Zobaczy się, jak tam, jakie przeciwnik ma słabości, bo sensor zawsze się przyda. Lodowce i śniegi ze świętych szczytów Gagazet wyostrzyły ducha Ronzo. Kły Ronzo wygrają turniej. Każdy Ronzo to wie. Ty umiesz gadać po... O, mała kicia! Kici, przybyliśmy tu aż z Gagazet. Ronzo na pewno zwyciężą. Kici. Małe kotki są takie słodkie, szczególnie jak ogląda się je w internecie. Co kurde roboty. Błyskawice cię rozwalą, twojego kolegę. Dziwne jest to, że tutaj nikt niczego nie pilnuje, nie? Zaczerpnij siły. To oczywiście, że piorun będzie dobrze działał. Ha! Nas nie dogoniat, jestem za szybki. Niech będzie. Może się czegoś nauczysz. Nie. Pierun. Pieruny siarcyste i łogniste, gdzie pieniądze są zaraz? Stachu. Tak. W sumie szkoda, że nie ma w tej grze autoataku, tak jak w Personie. Chociaż może... Gdzieś tam chyba było coś. Masz. O, zaraz wam pokażę najlepszą animację ataku na całym świecie. Gień, kurde! Rozwaliłem robota pluszakiem. Jestem hardkorem. A levela nawet za to nikt nie dostał. No proszę. Kolejne skurczybyki. Tak więc no, ciebie.
MP mam bardzo mało Tidusem, ale co tam. Tak więc no, mam nadzieję, że wasze dni mijają spokojnie i miło. I fajnie. I że jest git. Okej. Cóż, ja szczerze mówiąc, no... Co tam u mnie słychać? Normalnie wszystko jest. Masz zaczerpnę many moim pluszakiem. Jeżeli to cię dobije. Nie. Ale dobra, to cię dobije. Tak więc no, trochę patrzyłem na te wyświetlenia let's playowe i tak dalej, no nie, i no niestety zbytnio zainteresowania finalem nie ma, ale fuck this! Ludzie nie chcą oglądać, to mam to w dupie, ja to robię dla siebie. No ale nie, no trochę przykro jest, że ten... chciałeś już od dawna planowałeś, by podzielić się z ludźmi let's playem z gry, która jest jedną z twoich najlubieńszych gier na świecie. Zobaczyć tylko to, że mało kto się nią interesuje, ale co tam. Ważne jest to, że ja będę happy, że przechodzę ją po raz kolejny. Ta, dawaj. Gień. Pierun. Cóż, no bo w sumie to może i się nie dziwię, bo ta gra jest dość powolna na początku, później się dopiero rozkręca. Albo może ludzie po prostu finali nie lubią, kto wie. Ja tam lubię. Ta! Moja maskotka śmierci cię zabije. Zabiła. Jeszcze chcecie? Macie w łeb. Kurde, herbaty chce się napić. Więc może trochę mój głos będzie wysiadał na tej sesji, ponieważ świeżo po petskopie jestem. Świeżo po nagrywaniu petskopa, tak powiem. No i wyszło na to, że gadałem ponad 40 minut. Tak więc... Hurra! Wygląda na to, że będzie dłuższy odcinek MLG niż zwykle. Ale kurde, cieszę się, że w końcu udało mi się skończyć ten scenariusz. Chociaż kto wie, może jak oglądacie tego let's playa, to już petskop będzie na YouTubie. Mam taką nadzieję, chociaż... Jeszcze kurde! Trzeba się uzdrowić. Mogą mnie ubić. Znaczy no, Tidusa ubić. Jednocześnie mnie, bo to jest główny bohater. W sumie, szczerze wam powiem, jeżeli chodzi o Tidusa jako głównego bohatera, jego charakter i tak dalej, dużo ludzi niezbyt go lubi. W sumie rozumiem dlaczego. Jest trochę rozwydrzony, samolubny, może tam trochę śmierdzi, ale co mnie tam. Ale w sumie ten, mi się wydaje, że jego charakter trochę pasuje do tego, co się dzieje wokół niego. Oczywiście nie powiem od razu, co się dzieje, no nie z nim i tak dalej. To zostawię na później, jak gra się rozkręci. Ale no. Tidus jest dziwny. 2-2. Don't worry, be happy. Oh, he'll feel that one in the morning. Co miało kurde być? Foul! He doesn't call the foul. Wack is taking a real beating out there. Co za gówna. Oczywiście sędzia przekupiony. Still in there. Tak jak Howard Weber. He won't last. Jak on się tam nazywał. Wack is always like that. Ouch. Niby przekupiony. Let's go. Tam dał jakąś tam czerwoną kartkę dla, o ile dobrze pamiętam, dla naszej reprezentacji. Ludzie się wkurzyli bardzo mocno, ale to stare rzeczy są.
to Howard Webb czy Weber? Let's go. Webb chyba. Lepsze skoki od Super Mario. Oczywiście nie pokazali, jak Lulu skacze. Dobra, metalowy śmierdzielu. Oddawaj naszą księżniczkę Peach. Ale hej no. Juna przynajmniej ma jakąś osobowość w porównaniu z Peach. Użyj żurawia. O kurde, ile HP ma! Pip, pip, pip. Pip, 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 bup. Wiem, co trzeba zrobić w takim razie. A nie, to ten żuraw tyle ma HP. Myślałem, że to przeciwnik. Trzeba zrobić to. Fajne jest to w tej grze, że przynajmniej próbują jakoś tak mieszać te walki z bossami. W sensie, że raz musisz robić to, raz musisz robić to. Niestety zbyt często tak się nie dzieje, ale... Fuck this. Tak, użyj. Pip, pip, pip. Come on, move! It's probably out of power. Czyli jeszcze muszę go napierdzielać. Dobra. W sumie jestem ciekaw, czy jakbym tego żurawia rozwalił. Ile bym za niego expa dostał. Czemu lancetę ma tak? Może zadziała, kto wie. Oczywiście, że nie. Fuck my life. Okej. Okay. Ślepiłka. Zaraz uderzę cię piłką lekarską tak mocno, że oślepniesz. Dobra, już działa? Ta, dla ciebie też. Nareszcie, no. Co się teraz stanie? Do wody go wali? Już nie pamiętam. To by było logiczne. Logiczne nawet, zaważyłbym się powiedzieć. O nie! Do widzenia, przepana. O kurde, 5K stracił! Zgadnij co? 400! To by było na tyle, proszę państwa. Szczerze mówiąc, gra jest całkiem prosta, jeżeli wiesz, co masz robić. Gdzie mój exp? Jak mogłaś dać się porwać, Juna? Ale przynajmniej pobiła jednego zjeba. No. Eliksir dostałem i piorunujący miecz. Eliksir dla jednej osoby odnawia HP i MP do pełna. Takich rzeczy się zostawia na czarną godzinę. Czyli w tej grze nigdy ich nie użyję prawdopodobnie. Kopnij go w jaja! Albo idź na mecz, jak tam wolisz. There were these all bed that saved my life when I first came to Spira. A w sumie to też. They took me on their ship. They even gave me food. I was kind of hoping that this was the same ship. But it's not. Ale dość podobny. Na tym statku nie ma sfery zapisu. What happened? Sin came up near us. I made it out okay, but I don't know what happened to their ship. Was there anyone called Sid on that ship? I don't know. They were all speaking that Powiedz to o tej dziewczynie, o której jedynego imienia znasz. He's my uncle, but I've never actually met him. Mm-hmm. Trudne sprawy, right here. Wait, so that means you're Albed too, Yuna? On my mother's side, yes.
Lawahito się nie spodoba. He became distant after my mother married. Miał. But she told me to seek him out if I ever needed help. You're worried he was... Don't tell Waka about Yuna's lineage. No, Wak chce. The thing about Waka, he never had much love for the Albed. Dobra, to tak trzeba w przypadki odmieniać jego imię. I gotta tell Waka. I think not to tell Waka. Jemu władzę! Nie, muszę mu to powiedzieć! Oh. A, o mecz chodzi, dobra. Mam zatwardzenie, gdzie jest kibel. Chciałbym mieć takie magiczne moce, że z ręki flara mi kurde leci. No, teraz dostanę w piernicz. To my będziemy psycholami. It's time for an all-out attack! Kurde, jak tak patrzę na to, co się tutaj dzieje, to trochę... On nie strzelił, on rzucił! Trochę... Time's up! Trochę ten... Zabawne jest to, że podczas tej scenki Waka zmieniał swój model z dużo poligonowego na zwyczajny. Szybko poszło, jeden mecz i finał. A ważne, że wygrana. Chapu, he'd still be standing. Hey, aren't you being just a little unfair? Właśnie. Excuse me. Nie bi. I know I could never take Chapu's place. You're the one who told Waka that, right, Lulu? And I don't think Waka would ever try to take Chapu's. You don't want to finish that sentence. Nie bij mnie twoimi pasami. Tak więc no, o chwila, może tutaj będą skrzynki. Moje skarby! Gdzie one są? Nie ma nic? Czuję się jak w survival horrorze. Tam kurde chodzisz po ścianach i wciskasz A cały czas. Do momentu aż coś się stanie, coś znajdziesz, czy notatkę jakąś, czy przedmiot. Taki urok tych gier. Hello. Gdzie jest stadion? Poustawiam te skrzynie w mgnieniu oka. Za gorąco tu dla Ronzo. Woda jest tam, przepana. Może niepotrzebnie tak łażę tutaj, ale... Kurde, wydawało mi się, że może jakaś skrzynka tutaj się wtopi w otoczenie. Może już się wtopiła, a ja kurde ich z 50 nie zauważyłem. Ale fuck this. Let's fucking go! By rozwalić wszystkich! W piłce nożnej. Śmierci, przeznaczenia oraz rozpaczy. O! Let's go! Nie, nie tędy! Chociaż... Czekajta, czekajta. Jeff ma kupę w majtach. Coś mi się zdaje, że tu będzie coś do znalezienia. Albo... Może... Ma ktoś jakiś prezent dla mnie? Ja tutaj będę grał za niedługo. Pięści w górę, majtki w dół. Pieniądze na stół. To nie zabrzmiało zbyt dobrze. O! Moje! U kurde! Już siódmy tom! Czy szósty? Szósty. Weamuchlo mam taką rangę. Na Discordzie taką rangę zrobię. Usit! Moje! Nie twoje! Ja byłem pierwszy! To jest szatnia ogierów Luka. Wstęp wzbroniony. Ale całe szczęście ukradłem im... ich kurde picie! Energetyki! Dopingi kurde! Nie będą brać dopingów na mojej warcie.
Sure you all right, Cap? The game starts in a few minutes. You sure you okay? Nie, nic mi nie jest, kurde. Poza tym, że jestem wycieńczony. Piłka jest wszystkim. Bohater przyszedł! Lady Yuna! Are you okay? All this because of me. I'm sorry, I'm so sorry. Przynajmniej ty przepraszasz, nie to co jedna taka królewna, którą znam. How can you let some Albed kidnap you? Ej, Waka, Yuna jest Albed, wiedziałeś o tym? Don't go near Albed anymore, okay? They trouble. Yeah. Dobra. Trzeba teraz chyba save'nąć. Przyda nam się save tutaj, na pewno. Dlaczego? Ewentualnie zobaczycie, jak będzie mi iść do dupy.